Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Zobaczcie, dwa jelenie w naturalnym środowisku. Ja jadę 6.6.10, a tutaj kolega 6.62.20 z Pottingerem 3.80 bodajże, ale nie jestem pewien. Bardzo szeroka kosiarka, fajna, prawie nowa. Tak jak wczoraj tam wrzuciłem zdjęcie na społeczność, szykowałem zestaw, bo tutaj kolega mnie poprosił. Kolega z tego co tutaj mówił, no około ponad 70 hektarów ma do wycięcia, więc przyjechałem pomóc. Tu kolega Maciek mi pomagał przy wożeniu obornika z kurników, no dlatego ja teraz przyjechałem jemu tutaj pomóc. No i tak to wszystko wygląda. Tutaj macie mojego kuna z kondycjonerem, no niestety 2,40 tylko, także troszkę mała szerokość. No a tutaj Pottingerka bez kondycjonera, ale no robi robotę. Tu nie jeździmy za szybko, bo takie akurat mniejsze kawałki, tu są więcej kręcenia, nie da się rozpędzić, ale jak od rana wpadliśmy na taki kawałek 7 chyba hektarów około, no to nie wiem, godzinę 20 robiliśmy we dwóch, także razem jeździmy jeden za drugiego, mniej więcej te 8-9 na godzinę tutaj, a na długich kawałkach, na równych łąkach 12-13 na godzinę, także bez szaleństw, ale tak w sam raz bym powiedział. No tu kończymy te kawałki, tu było 7 takich małych działek, nie wiem gdzie dalej jedziemy, bo tak tych wszystkich działek tutaj nie znam, chociaż no jestem jakieś 4-5 km od swojego gospodarstwa, tutaj no w tej samej miejscowości mieszkamy, więc siłą rzeczy, tak? No i będzie, wiem, że będzie zbiór w Pryzmę. Tutaj chłopaki kupili sieczkarnię jakąś starą, uruchomili. Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało, ale no myślę, że no zobaczymy, bo być może, że będę pomagał przy odwozie, także jak coś to coś nagram. Taka tu przynajmniej była wstępna rozmowa, chociaż no ja z tym odwozem no za bardzo nie mam czym, chyba przyczepą przyjadę, no bo rozrzutnikiem tak średnio. No dobra, tu kończymy, także może jeszcze potem coś dogram. Trzymajcie się, na razie i cześć.